Dzisiaj bardzo fajny materiał, w sumie jak zawsze. I ten materiał pomoże Tobie tworzyć i lepsze oferty, i lepsze opisy, i więcej sprzedawać, i pozwoli zrozumieć psychologię klienta. Opiszę tutaj cztery rodzaje, cztery typy, cztery grupy klientów. Z tej strony Rafał Schreiner, właściciel agencji marketingowo-reklamowej. I dzisiaj zapraszam na ten film. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić ulubioną kawę? Ja lubię zmrożone jajko. I koniecznie subskrybujcie. Więc cztery typy klientów. Oczywiście, jeśli chcesz coś dodać, to napisz to w komentarzu, ale to, co dzisiaj omówię, to są dla mnie takie core, czyli podstawy, od których zawsze zaczynamy. To, aby zrozumieć sprzedaż. I przy okazji, jeśli masz jakieś ciekawe przykłady z kontaktu z którymś z tych typów klientów, które omówimy, to daj mi znać pod filmem, bo bardzo lubię czytać komentarze, że tak powiem, prosto z pola bitwy i obserwować to, co się dzieje w każdej branży u osób, które mnie tutaj oglądają. Więc pierwszy typ to tak zwani tani klienci. Oni są bardzo wymagający i kupują wyłącznie po cenie. Nie cenią sobie samej wartości. Patrzą tylko, co jest najtańsze. To jest tańsze od innych. Wiesz, jacy oni są. Dostajesz telefon i jest pytanie, po ile to? Nieważne, co odpowiesz, zawsze będzie za drogo, a nawet do końca oni nie znają Twojej oferty albo nie wiedzą, co Ty tak naprawdę robisz, czym się odróżniasz od konkurencji. I teraz powiem Tobie taki przykład, jak to na przykład wygląda u nas przy tego typu osobach. Dzwoni telefon, ring, 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 ring. Państwo zajmujecie się SEO i pozycjonowaniem? Tak. A po ile to robicie? No i w tym momencie jest takie, what the fuck? Nawet nie wiemy, co to za strona, co za branża, kim są konkurenci, jakie mają domeny konkurenci i tak dalej. Podajemy na przykład przykładowe pakiety, no to wiesz, co się dzieje. Nie będę dalej mówił. No ale dobra, jest jeszcze drugi typ tego klienta. I tutaj już na przykład podaję kilku konkurentów i tak dalej. Robimy badanie, widzimy, że konkurent na przykład ma zaindeksowane w Google na przykład 1000 stron, czy jakieś 1000 wpisów na blogu. To jest duża domena, duży portal. I ten klient chce być taki sam jak ten konkurent. Jasne. Tylko, że ten klient posiada 5 stron, więc trzeba zrobić 995 stron, bo każda strona odpowiada innej frazie kluczowej. Plus do tego oczywiście inne działania, jak link building i tak dalej. I przy tego typu liczbie kontentu w setkach to jest naprawdę olbrzymia ilość. I pamiętaj, ktoś musi je napisać. Nieważne, czy to nasi copywriterzy, czy klient sam będzie pisał, albo klient sam kogoś znajdzie, jakiegoś copywritera, a my tylko będziemy wysyłać wytyczne do optymalizacji i na przykład plan kontentu. Naprawdę, napisanie długiego artykułu, tak 2000 do 3000 słów, to jest wiele godzin pracy osoby, człowieka, nie maszyna. Człowiek kosztuje, pensja kosztuje. I tutaj nic z tym nie zrobisz. Nie zrobisz nic z takim klientem, on jest po prostu tani i on ma po prostu taką mentalność. To jest ten sam, który idzie do sklepu, nawet nie patrzy na metkę i pyta się po prostu, ile pan z tego spuści. Zapamiętaj to. Chodźmy dalej. Mamy drugi typ klienta i to jest tak zwany trudny klient. Oni są po prostu trudni. Generalnie są dosyć negatywnie nastawieni, są przygnębieni do życia. I oni nie do końca muszą być tanim klientem. Są po prostu trudni. Widzisz, każdy z nas ma inny filtr. Jedni patrzą na świat przez to, co na przykład może im dać ten produkt, co może dać im ta usługa, a inni chcą kupić, ale najpierw muszą znaleźć x rzeczy, do których można się przypierdolić. Czyli oni chcą być po prostu trochę takimi, że Ciebie pomęczą. Nie uśmiechają się i Ty łatwo możesz to wyczuć, bo oni mają taką negatywną energię. I przed nagraniem tego filmu to przyjrzałem właśnie naszą skrzynkę odbiorczą, żeby pokazać Tobie tak jak ten pierwszy przykład, również inne przykłady, jak to u nas w branży wygląda. I dzisiaj znalazłem taki ciekawy kolejny, właśnie ten typ klienta. Na przykład wysłaliśmy ofertę i w zdaniu mieliśmy napisane, że przy tworzeniu reklam grafik tworzy filmy bądź zdjęcia, obrabia w Photoshopie i tak dalej, a copywriter pisze teksty. No i odpowiedź od klienta, czyli bierzecie pieniądze tylko za teksty. I właśnie w takich momentach ja czuję takie what the fuck i nie do końca wiem, co zrobić. To jest takie chwilowe zmieszanie. Nie wiem, od czego zacząć, bo tutaj nie jest porypana tylko jedna rzecz, ale cały system w głowie tej osoby.
i ja odpisuję najczęściej po prostu, proszę przeczytać jeszcze raz to zdanie, bo jest w nim wszystko wymienione, wymienione są trzy rzeczy, a pani powołuje się na przykład na jedną rzecz i wyrywa coś z kontekstu. Kiedyś powiedziałem jednej pani, jeszcze dopisałem, że zachowuje się jak dziennikarze, bo oni podczas na przykład wywiadów wyrywają zdania z kontekstu. Tak się na mnie obraziła, że na prywatnym profilu na fejsie zaczęła mi wypisywać, że jestem hamem. Masakra. No ale dobra, tacy są ludzie, to jest trudny klient. Także to są osoby, pamiętaj, takie, które one z natury lubią być upierdliwe. Mają taki po prostu filtr w głowie, żeby szukać rzeczy, do których można się przypierdolić. Więc chodźmy dalej. Trzeci typ to są tacy wyrafinowani klienci. Oni są wykształceni na temat tego produktu bądź usługi, wiedzą czego chcą, mają pieniądze. Po prostu czasem jest tak, że potrzebują więcej czasu, więcej może edukacji na ten temat, coś doczytać, skonsultować. Oczywiście podejmują później już decyzje, ale trzymają się swoich wytycznych. I to jest w ogóle mój ulubiony typ klienta, bo raz, że on wie o co chodzi i to nie jest typowa rozmowa sprzedażowa, tylko już konsulting i oni chcą z nami pracować. My o tym wiemy i możemy wtedy na spokojnie ustalać już szczegóły albo możemy po prostu prowadzić pewną dyskusję. I tak jak powiedziałem, to jest bardziej już konsulting niż rozmowa sprzedażowa. I nawet czasami na przykład jest tak, że my doedukujemy klienta odnośnie marketingu czy sprzedaży. Oni są nam za to wdzięczni, podziękują. I to już jest współpraca właśnie bardziej na zasadzie partnerstwa. Oni zadają inteligentne pytania. I tak jak powiedziałem, to jest moja ulubiona grupa. I teraz ostatnia grupa to są zamożni klienci. To co wiesz, I'm the fucking boss, nie? I oni kupują w oparciu o uczucia. Jeśli ich na coś stać i chcą tego, to kupują. Więc często na przykład nie chcą umów i jeśli na przykład ty zaoferujesz im umowę, to nie do końca im się to może spodobać. Myślą sobie, że coś jest nie tak, czy to z nimi, czy może z twoją firmą, czy z tobą. Po prostu jak coś chcą, to płacą od razu i tyle. Mam kasę, płacę. Okej, już, zróbmy to teraz. Większość osób, która nie zna typów klientów, które omówiliśmy w tym filmie, sprzedaje niewłaściwie. Na przykład dla tego klienta zamożnego, który kupuje na przeczuciach, że coś po prostu chce, bo mu się podoba, to może powiedzieć ta osoba coś sprzedając niewłaściwie, coś w stylu przygotuję ofertę i przygotuję rabaty co do wielkości zamówienia albo coś podobnego, nie? Jakiś bonus, rabat czy coś. I raz, że oni po prostu nie chcą czekać na ofertę, po prostu powiedz mi gościu, ile to kosztuje, ja za to zapłacę. Już teraz wyjmuję kasę, robię przelew, płacę za to, a po drugie tu jakieś rabaty. No przecież stać mnie na to, to w ogóle widzisz, to nadajemy na innych falach. Więc taki kardynalny błąd, który popełnia większość przedsiębiorców, to jest to, że oni, pamiętaj, podświadomie zakładają swój biznes, żeby przyciągać takich tanich i trudnych klientów, bo nie wiedzą tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy i nie wiedzą, jak z tymi klientami rozmawiać i później jak robić sprzedaż pod te wybrane grupy docelowe. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTubie. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny Tobie się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreinert.